Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dzieła jednego artysty, który inspirował się dziełami innego artysty. Tak to jest bardzo często w świecie sztuki, że inni artyści inspirują się innymi artystami i mam nadzieję, że ten artysta zainspiruje Was do stworzenia swoich kompozycji kolorystycznych. Ten artysta to Joe Niemeyer. Bez problemu znajdziecie w sieci jego pracę. Te, które tutaj mam ze sobą, to są prace zamknięte w formie kwadratu z czterema, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięcioma dominującymi kolorami. Zakładając, że biały i czarny to kolory, to oprócz białego i czarnego, Joe Niemeyer używał także żółtego, niebieskiego i czerwonego. Są tacy, którzy mówią, że żółty, niebieski i czerwony to kolory podstawowe. Ja myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek o tym, żeby powiedzieć Wam, jak jest naprawdę. To, co chciałabym zrobić najpierw, to przeanalizować z Wami te prace, które pokazuję. Joe Niemeyer stosował trzy kolory plus biel i czerń i używał tylko i wyłącznie kwadratów, prostokątów, tylko i wyłącznie takich figur. Nie ma tam żadnego koła, żadnego wielokątu, więc zachęcam Was do takiego właśnie działania, do tworzenia kompozycji kolorystycznych, w którym używać będziecie tylko prostokątów i kwadratów. Nasze kompozycje stworzymy na białych i czarnych kartkach. Chciałabym, żeby te kartki były kwadratowe. Bardzo łatwo kwadrat jest wykonać za pomocą szablonu. Szablon zrobimy w taki sposób, że zginamy kartkę. Zginamy kartkę w taki sposób. Jeśli odetniemy tę część, i rozłożymy, to będzie kwadrat. To jest nasz szablon i możemy już wyciąć kwadratowe kartki z naszych białych i czarnych kartek przygotowanych. Jeżeli chcecie być bardziej precyzyjnym, możecie użyć linijki. Właśnie linijką odmierzę sobie paski różnej szerokości w każdym z kolorów. Zobaczcie na mój zestaw. Zadbałam o to, żeby były to prostokąty naprawdę bardzo różnej długości, wielkości, szerokości. I z tych przygotowanych figur teraz układam kompozycję. W zasadzie cała ta praca polega na takiej umiejętności skupienia, komponowania. Fajnie by było, gdybyście trzy kompozycje układali równolegle, równocześnie. To tylko trzy przykłady, a myślę, że cała zabawa polega na tym, żeby zrobić ich jak najwięcej, potem zestawiać je ze sobą i bawić się w komponowanie kolorystyczne. Serdecznie Was do tego zachęcam.